pierwsze kroki nasze po powrocie z Syberii właśnie były tu, na tej stacji. I to dla mnie jest niezwykła uroczystość, bo po tylu latach stanęliśmy na ziemi polskiej. Mam przed oczami dzień pożegnania, skończenia mówią bez słów. W myślach smutnych i ból rozstania, lęk, że nie ujrzę się znów. Witam Państwa na uroczystości nadania dworcowi Biała Podlaska imienia Zesłańskiego. Pragnę poinformować, że dzisiejsze wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Partnerem przedsięwzięcia związanego z nadawaniem polskim dworcom imion bohaterów narodowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać w dniu dzisiejszym na jakże ważnej uroczystości. Uroczystości nadania imienia dworcowi Białej Podlaskiej imienia Zesłańców Sybiru. To ważny dzień dla Polski, dla polskiej kolei, ale przede wszystkim dla Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy proces upamiętniania i honorowania bohaterów Rzeczpospolitej, nadając ich imiona dworcom kolejowym. Dworzec Białej Podlaskiej otrzymał imię Zesłańców Sybiru. Pierwszy raz bohater zbiorowy. Dotychczas były to osoby indywidualne. Szósty dworzec, któremu nadajemy imię. Do tej pory nadaliśmy imię dworcowi w Krakowie Głównym marszałka Józefa Piłsudskiego, dworzec wschodni w Warszawie Roman Dmowski, dworzec centralny Stanisław Moniuszko, dworzec w Białymstoku Inka i dworzec w Katowicach pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego Wolski. Ostateczną decyzję podejmuje zarząd PKP SA, ale w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w przypadku Białej Podlaskiej inicjatywa była ze środowiska sybirackiego, które zaproponowało, ażeby to imię nadać. Spotkało się to z naszym ogromnym entuzjazmem i spełniliśmy wolę i oczekiwania tych, którzy o to wnioskowali. Jako mieszkaniec Białej Podlaski i reprezentując naszą piaską społeczność, wyrażam wdzięczność panu prezesowi i inicjatorom nadania naszemu piaskiemu dworcowi imienia Zesłańców Sybiru. Ich trudny los tak znacząco wpisuje się i definiuje trudne dzieje naszego narodu. Ten dworzec, w którym się znajdujemy, w podobny sposób swoją historią je odzwierciedla. To może i wszystko się śni, którzy wracali tutaj, bo tym dworcem nie tylko zesłańcy naszej armii polskiej wracali, nawet resztki armii niemieckiej. To miał być dworzec nadany marszałka Piłsudskiego. Ale że mi kolej odmówiła, bo w Krakowie nadawali, więc z Dariuszem Litwiniukiem przygotowywaliśmy kilka innych wersji i podpowiedział senator Bierecki, tak jak już powiedziałem, żeby Zesłańców Sybiru może. Od razu to zaakceptowałem, do kolei wysłałem pisemko, zaakceptowali to i zaczęliśmy przygotowania. Zacząłem zbierać pieniądze wśród swoich kolegów ze Straży Granicznej, z wojska. Proszę? Na tablicę i na mural. Na tablicę. Nie, mural robiła kolej, a tablicę robiłem ja i pani i Wasiuk, właścicielka zakładu kamieniarskiego, z którą składam kwiaty, zrobiła piękne te napisy właśnie. Także tutaj ta historia nie zamyka się, prawda? No bo można powiedzieć, no już się odsłoniło tablicę i tak dalej i koniec. No. Proszę Państwa, ja powiem taką rzecz. Kiedyś świętej pamięci książę Filip powiedział, jestem od odsłaniania tablic. Powiesiłem już 7 i 2 pomniki. Także ja jako arystokrata jestem patriotą, bo pochodzę z Potockich.
Osobiście znał pan również dużo ludzi, którzy z Sybiru wrócili. Znałem tych ludzi. Jeden był nawet moim współpracownikiem, powiem. Był wspaniały człowiek. Ja urodziłam się w Brześciu, tu, na Białorusi, bo mój ojciec był wojskowy, Piłsudczyk, walczył w I wojnie światowej. O nim wszystko wiedzieli, bo on był ranny w tej pierwszej wojnie. Przebywał u nich ponad 2 lata w niewoli. Mieli wszystko o nim dane. Także jak jego oddział został skierowany, jak wybuchła w 1939 roku wojna, na zachód, tam właśnie jego pułk został rozbity, znowu wzięto do niewoli. Jego właściwie by zginął w Katyniu. Ale on z kolegą uciekł z tego transportu i wrócił do Brześcia, jeszcze mnie ochrzcił i ktoś go zadenuncjował. A on pracował jako zwykły robotnik przy odśnieżaniu stacji. I przyjechało właśnie tam NKWD, zabrali go i ślad po nim zginął i ja do dziś nie wiem, gdzie ojciec zginął. A nas... Pani trafiła na siebie jako mała dziewczynka, pamiętamy. 8 miesięcy miałam, a wróciłam, miałam 7 lat. I to, że ten związek powstał, to zmusiła mnie do tego siostra. Bo mówi, słuchaj, musisz tutaj na terenie naszej Białej Podlaskiej, gdzie żeśmy tu wrócili, to musisz założyć ku pamięci rodzicom. Wierzyliśmy, bo 2 razy zostaliśmy oszukani, że będziemy powracać i niestety to były tylko takie obiecanki. A tu właśnie przyleciała siostra i z krzykiem do mamy krzyczy, mamo, mamo, jedziemy do Polski, a mama jeszcze się wtedy, pamiętam, rozpłakała i mówi, dziecko, przepraszam. Dziecko, co ty mówisz? Mamo, pociąg jest podstawiony. Pociąg jest podstawiony. I faktycznie, kiedy dostaliśmy się tam na dworzec w Makince, bo to była Makinka, w Kazachstanie, to taki sobchoz. Rzeczywiście, pociąg już stał, ale o dziwo, to nie było to, jak w tamtą stronę nas, bo wieźli w bydlęcych wagonach, zakratowanych pod ekskortą. To był już pociąg otwarty szeroko, przestrojony, nie wiem skąd ludzie, biało-czerwonymi flagami. Na naszym dworcu zatrzymywały się pociągi, którymi wracali z tych bezkresnych wschodnich rubieży. To w Białej Podlaskiej zatrzymywali się to mieszkańcy Białej Podlaski, udzielali im pomocy, schronienia. Niektórzy z nich zostali w Białej Podlaskiej na stałe, założyli tu rodziny.